Mera z dwójką pobiegnie Mahira, z numerem trzecim Indianka, z czwórką El Jasmin, z numerem piątym Okinawa, z szóstką Girella i z siódemką McAlpha MK. Gonitwa dla trzyletnich koni czystej krwi arabskiej drugiej grupy, objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. I gonitwa się rozpoczęła. Bardzo ładny, równy start w jednej linii. Na prowadzeniu jest Okinawa, obok niej El Jasmin, na pozycji trzeciej Mera. Na pozycji czwartej zdaje się, że tam jest Mahira, ale stawka galopuje dość mocno zgrupowana. Za moment zobaczymy, kto tutaj wyjdzie na front i poprowadzi całą grupę. Jest to Okinawa. Okinawa jest na pierwszej pozycji. Na miejscu drugim galopuje El Jasmin, na miejscu trzecim tam łeb w łeb Indianka razem z Merą. Następnie na piątej pozycji Mahira, dalej McAlpha MK i Girella zamyka stawkę, ale konie galopują blisko siebie, żadnych strat nie ma i wychodzą teraz na przeciwległą prostą. Mają do pokonania jeszcze około 1700 metrów. Na prowadzeniu jest El Jasmin, wyprzedziła Okinawę, która jest teraz na pozycji drugiej, na miejscu trzecim Indianka, blisko jest tam Mera, za nimi Mahira, dalej McAlpha MK i stawkę ze stratą 2-3 długości zamyka Girella. Mają konie jeszcze około 1400 metrów do celownika, tam na prowadzeniu dość ciasno, kilka koni galopuje blisko siebie, El Jasmin jest na froncie, na pozycji drugiej zdaje się, że tam Okinawa, blisko tam nich trzyma się Mera, blisko jest Indianka, McAlpha MK, na przedostatniej pozycji jest Mahira i stawkę zamyka Girella ze stratą około 5-6 długości. I jeszcze kilometr do celownika, konie wchodzą teraz w zakręt, są dość mocno zgrupowane i wychodzi na front znowuż Okinawa. Na drugiej pozycji jest Mera. Blisko tam trzyma się Indianka. Indianka teraz przechodzi na front po zewnętrznej. Troszkę nadrabia, mocno przyspieszyła, ale opłaciło się to. Będzie przed wyjściem na prostą finiszową na pierwszej pozycji. Indianka jest na pierwszej pozycji. Na drugim miejscu jest Mera. Za tą prowadzącą dwójką jest McAlpha MK. I na czwartej pozycji tam trzyma się jeszcze Okinawa. Jeszcze 450 metrów pozostało do celownika. Środkiem tam rozpędza Indianka, przy bandzie Mera, goni je jeszcze McAlpha MK, jeszcze 320 metrów pozostało do celownika, dwa konie w zasadzie łeb w łeb, są to Indianka i Mera, goni je McAlpha MK, Indianka, Mera, McAlpha MK, jeszcze 150 metrów do celownika, Indianka, Mera i McAlpha MK, tylko ta trójka liczy się tutaj w walce o najwyżej płatne miejsca i wyprzedza, Mera na pierwsze miejsce wychodzi, Mera wyprzedziła Indiankę, Mera przed Indianką na trzeciej pozycji, McAlpha MK, walka o czwarte miejsce, tam razem Okinawa z Mahirą, dalej El Jasmin i na końcu na ostatnim miejscu Girella. Klacz Mera jako pierwsza minęła linię celownika przed oznaczoną numerem trzecim Indianką. Mera i Indianka to pierwsze dwa konie, które zameldowały się na mecie. Zaczekajmy na oficjalny wynik od komisji technicznej.